Polexit. Partie polityczne boją się tego słowa, bo ponoć 90% ludzi jest za pozostaniem w Unii Europejskiej. A ja oświadczam, że zrobię wszystko, by z Unii wystąpić. Polacy są za pozostaniem w Unii, bo nie wiedzą, co nas czeka, jeśli nie wyjdziemy. Że całą unijną pomoc zabrały niemieckie i francuskie firmy. A za to, co Unii wpłaciliśmy, to autostradę zbudowalibyśmy sami. A przecież od przyszłego roku już nie dostaniemy więcej niż płacimy. Że w tamtym roku polskie elektrownie i przemysł ciężki zapłacił 8 miliardów euro swojej konkurencji w Niemczech i Francji za emisję dwutlenku węgla. I stąd te podwyżki prądu. Ale to dopiero początek. W planach Unii te karne opłaty mają dojść do 40 miliardów euro rocznie. Czyli zamkniemy hutę, produkcję materiałów budowlanych, nawozów sztucznych i tym podobne. Zostaniemy tylko siłą roboczą i kolonią surowcową. A Unia już od tego roku rozpoczęła budowę własnej armii, mającej dyscyplinować kraje takie jak Polska. Za 3-4 lata zatrzymają nas w Unii siłą. Koronawirus pokazał, że Unia do niczego nam nie jest potrzebna. Ale mamy też teraz szansę. Zamiast marnej tarczy, bo cóż da zwolnienie z CIT i PIT na 3 miesiące dla bankrutujących firm, zlikwidujmy w ogóle podatek PIT i CIT. Większość koncesji, zezwoleń i straszliwej unijnej biurokracji. Pozwólmy się Polakom bogacić i tworzyć potęgę Polski. I wróćmy do tego, że uczciwa praca będzie więcej warta niż żebractwo cwaniaków, którzy uzyskują koncesje i dotacje unijne. Ale do tego trzeba polexitu.